Siemeczko kochani, witajcie w tym odcinku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co wielu was mnie pyta tak mimowolnie. Dostaję bardzo dużo maili z pytaniem legit, czy ta strona jest oryginalna, czy to jest oryginalne. Już nagrywam takie poradniki jak rozmazać strony z podróbkami, zapraszam niżej, tutaj dodałem w opisie. Jeżeli chodzi o Elixa, to również dostaję takie pytania. Wysyłacie mi również różne rzeczy na Allegro. No cóż, dlatego postanowiłem nakręcić ten odcinek, żeby pokazać wam takie typowe fejki, podróbki, które są na Elixie i które są po wpisaniu. Wiem, że dla wielu z was to jest oczywiste, który powie, o, to jest podróba, ale jeżeli widzicie po osobach, które wchodzą w streetwear i które jakby, no nie wiem, zaczynają, albo nawet takich zaawansowanych, bo czasami jak wam pokażę, ci oszuści są bardzo mocno no, zakamuflowani, no to da się naciąć na po prostu fejka. Dlatego zapraszam. Słuchajcie, tutaj mamy normalną stronę Elixa, no nic nam nadzwyczajnego. Postanowiłem wpisać takie bardzo popularne rzeczy, takie jak na przykład Supreme Bogo, takie jak na przykład Ultra Boost, takie jak na przykład Easy Boost i zobaczymy, czy takie rzeczy, jak rozpoznać podróbki, czy w ogóle są jakiekolwiek oryginalne na Elixie. No więc wpisujemy w takim razie Easy Boost. Easy Boost w kategorii buty. Oczywiście można 350 czy 350V2. Damy 350V2, bo są to najnowsze w tym momencie. Okej, okay. Cała Polska, szukaj. Pamiętajcie, no wiadomo, że na Elixie nie płacicie nikomu, tak? Do łapy i tak dalej. No tutaj mamy pierwsze, tak? Wrocław, fabryczna. Dzisiaj o drugiej ktoś rzucił. 610 zł. No i ci, co znają rynek streetwearu w tym momencie, mogą pomyśleć, że 610 zł da radę dostać takie buty. To znaczy, no one kosztują 899, no ale teraz wiecie jak jest. Z tym, że tak, wchodzicie i widzicie sobie statyki, które ostatnio wychodziły, zdjęcie też jest mniej więcej profesjonalne, tak? Zdjęcie jest mniej więcej profesjonalne, ale wchodzicie dalej, bo jest ukradzione. Jakaś Marta sprzedaje, Marta to prawdopodobnie nazwa Chińczyka, który sprzedaje te buty, a ktoś po prostu od niego kupuje. 610 zł, rozmiary od 38 do 48, jest to ewidentna podróba, to w ogóle nie ma Marta. Oferujemy oryginalne modele Easy Boost, mamy inne modele Easy, lecz jesteśmy na razie przygotowani tylko na model 352. Wysyłka DHL-em, czas oczekiwania 3-7 dni, czyli wysyłka z Chin DHL-em i jeszcze podatki na granicy prawdopodobnie. Jeżeli chcecie więcej butów pisać, wysłam co chcecie, Elixa. Dostępne kolory, wszystkie. Wszystkie są dostępne. Statiki za 750 zł. No tak, na pewno. Beluga 2.0, tutaj mamy Beluga 1.0 z 1280. Te ceny tutaj są... Wiecie, nigdzie nie ma napisane, że są oryginalne. Ale jakby sobie właśnie wejdziecie w coś takiego, to jest taka aukcja typu czerwona lampka. Jeżeli nawet się znacie na tym, to zobaczycie te ceny. Te ceny odpowiadają nie do końca takim, które są rynkowe, ale są tylko trochę niższe. Dlatego, że patrzcie, Beluga 1.0, 1280 zł, jest to więcej niż retail. No i wy sobie myślicie, że no może tak być. Statniki wychodziły ostatnio, no to może kosztować 750 zł. A tu Belugę zebrak 850, przecież retail, no to 50 zł tam taniej, to ktoś może sprzedawać. Słuchajcie, nie, nie, nie. Jeżeli widzicie 3-7 dni DHL-em. Fake, 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 fake. Ktoś, kto nam mówi DHL, to od razu możecie powiedzieć, że fake, bo dlatego, że Chińczycy głównie wysyłają albo DHL-em, albo EMS-em, więc jak ktoś się tak mówi, to nie ma opcji. Trochę taką łamaną polszczyzną, tutaj te struktury takie językowe nie są zbytnio zachowane, więc to zrozumieć, oryginalne pudełko, możliwe zrobienia LC na butach, metki i busty. To się tak tego się nie pisze. O co chodzi? To jest po prostu ktoś, kto zna polski, ale nie jest Polakiem. No to widzicie, Marta jakaś, nie wiadomo co. Jest to po prostu najobrzydliwsza podróba. To będą te lepsze podróbki, prawdopodobnie, bo ale nawet widząc po zdjęciach, ja poznaję po buście, że to są podrobione buty, to nie są buty oryginalne. Ale jak już mówię, to jest tak właśnie taka aukcja, gdzie zapala wam się lampka i zastanawiacie się, czy to może być oryginalne, bo ceny są nawet. Słuchajcie, to było takie ogłoszenie, gdzie jest dużo par i tam zapala się od razu czerwona lampka. Ale co w przypadku na przykład takiego ogłoszenia, gdzie mamy belugi, tak? No belugi mamy. No i co? I to co z nimi? 1500 zł. No cena trochę za duża jak na belugi, ale mogą być. I teraz takie dobre pytanie, czy one są oryginalne, czy nie? Jeżeli kupujecie właśnie coś takiego i myślicie, że cena jest ok, to po pierwsze zapytajcie się kogoś, czy jest na grupkach streetwearowych.
90% tych rzeczy sprzedają ludzie z grupek. Naprawdę, kto normalny sprzedaje buty takie na OLX, a nie na grupce? Kolejna rzecz, jeżeli podchodzicie właśnie do butów czy do czegoś innego, róbcie legit check, wrzucajcie na grupki polskie, zagraniczne i tak dalej. Nie gódźcie się na żadne przelewy blikiem i tak dalej, zawsze róbcie przelew na konto, dlatego że blikiem te pieniądze znikają, nie wiadomo gdzie one idą. Jeżeli da radę do tego dojść, ale jest trudniej. Mając dane do przelewu, macie numer konta, macie dane danej osoby, więc później egzekwowanie jakichś należności, tak, jest dużo łatwiejsze. No, tutaj typowe podróby, 359 zł te buty nie będą kosztowały. Tutaj nawet nie zapala się czerwona lampka, tylko ta lampka napierdala po prostu nad głową cały czas. Po więcej zdjęć, model napisz, wysyłki od 2 do 5 dni, druga para minus 25%, bo koszty wysyłki, prawda? Wysyłka DHL plus 20 zł. Więc normalnie wysyłają pewnie chińską pocztą, DHL-em, znowu widzicie, puf, dlaczego nie DPD? Dla stałych klientów zniżki, zapraszam do zakupu. No i właśnie widzicie, że dla stałych klientów zniżki cały kontener z Chin ci wezmą, a ty potem się martw, człowieku, jak cię, kontrola cenę złapie. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o takie podróbki, są podróbki, które nigdy nie wyszły. To znaczy tutaj mamy Yeezy Off-White, to w ogóle tego nie ma. Jeżeli nie wiesz, czy coś danego wyszło, zapytaj się na grupach. Grupa linkuje na dole. Nikt ci nic nie zrobi, jeżeli się zapytasz. A lepiej się zapytać, niż przepierdzieli 350 zł. Kolejną itemem takim, który jest najczęściej kupowany przez was, jest Supreme Bogo. Jak już wiecie, pełno jest fejków Bogo. Jeszcze chyba więcej niż Easy. Nie wnikam. Ale w tym momencie, no, jeżeli widzimy coś takiego za 320 zł, bluzę, box logo i patrzysz. Ktoś tu ma i wrzuca jakieś zdjęcia, myślisz sobie, sprawdzasz, o, te zdjęcia może są oryginalne. Dlaczego, kurna, to zdjęcie jest mniejsze niż to zdjęcie? Folii do zdjęć, tak, 320 zł. Słuchajcie, ta bluza powinna kosztować nie 320 zł, tylko może 3200 zł. Po zdjęciach Supreme Bogo na aukcjach na OLX-ie nic nie stwierdzicie. Koniec. Musicie po prostu robić olbrzymie legit checki. No dobra, kurde, jak ktoś sprzedaje Louis V za 300, no to stwierdzicie po tym zdjęciu, że to wygląda syficznie. To widać, że to jest w ogóle totalnie źle zrobione. I tak to, no po prostu, kurde, tak to nie wygląda. Poniżej 2000 nikt ci teraz w tym momencie Bogo nie sprzeda. Może, że jest noszone przez 10 typa z dziurą. To jest tak. Poniżej 2000, jeśli ktoś ci oferuje, albo ktoś jest na przykład bardzo otwarty na targowanie się, to znaczy wystawia za 3, ale ty mówisz, że dam 2,5 i ktoś idzie na to. Tutaj się znowu zapala kolejna czerwona lampka. Dlaczego ktoś miałby to sprzedawać 500 taniej, niż może normalnie sprzedać na luzie 200 taniej? Tutaj tak samo Supreme Bogo, mamy tutaj no, koszulkę z nadrukiem. Oni wszyscy mówią, ci sprzedający, że a my nie piszemy, że to jest oryginalne i co nam zrobisz. Jest to nieprawda, dlatego że sprzedaż takich rzeczy jest to po prostu wprowadzanie ich w obieg i ta osoba, która odpowiada, karnie za to. Supreme Bogo jest trochę inaczej, bo Bogo nie ma zastrzeżonego, nie jest to znak towarowy, dlatego wszystko może być robione, dopóki nie ma tam metek na karku, ale możesz sobie zrobić idealną podróbkę i nawet ją sprzedawać, dlatego działa między innymi Supreme Italia, ale na przykład z Yeezy, z Ultraboostami, gdzie mamy już trademarki Adidasa, tak, no to już jest ciężkie przestępstwo, jeżeli ktoś by się naprawdę chciał za to wziąć, a mogliby się za to wziąć, bo wiadomo, że nasze państwo szuka pieniędzy wszędzie, no to naprawdę, ci ludzie spędziliby może niedługie lata w więzieniach, bo za to raczej do więzienia nie pójdą, ale na pewno mieliby olbrzymie kłopoty z kasą, byliby dłużnikami, nie dość, że firm takich jak Adidas, to jeszcze Skarbu Państwa, no byłoby bardzo źle. Ja mam taką wtyczkę do Firefoxa, która pozwala mi znaleźć obrazki w Google, czy one były już użyte. I zaraz zobaczymy, czy ten obrazek został gdzieś użyty. Tak, tutaj oto mamy, jest kradziony obrazek z poszmarka. Nie wiadomo do końca, że to nie jest już fake oczywiście, bo to nikt nie mówi. Ale o, patrzcie. Tutaj mamy nasz item. I teraz widzimy tutaj oszusta na OLX, który w tym momencie chce go sprzedać, tak? Jakiś tam Robert, nie wiadomo kto. Chce go sprzedać, 320 zł, a jakby stawił za 3200, to już byście się zastanawiali. Wysłał wam te zdjęcia, a wy byście pomyśleli, bo zdjęcia są tak jakby robione przez kogoś. Ale tu się okazuje nagle, że puf! To Bogo było sprzedawane. Co najlepsze, to to, że ta bluza również jest podrobiona, dlatego że
Ten tag, z tego co pamiętam, nie ma ich w ogóle. Na pewno w Europie ich nie dają do Blues. Stacjonarnie chyba też, to musiałby się ktoś wypowiedzieć, ktoś bardzo mądry. Nie do końca to wiem, bo kiedyś dawali, ale teraz chyba już nie. W Ameryce chyba też tego nie dają, ale patrzcie na cenę, $400. Ktoś obniżył na 350. Słuchajcie, te Bogo jak wychodziło po premierze, to za 2500, 2200, może jak 2200, jak miałeś desperowanego dzieciaka, ci się udało kupić $400, a dosłownie 350, to też jest bardzo mało, więc ktoś, kto tutaj po prostu próbował was oszukać, tak? No, niezbyt się postarał. Dlatego jak kupujecie na OLX, to jest takich kilka złotych zasad, których ja się trzymam. No po pierwsze, jak już wam mówiłem, zapytajcie, czy ktoś jest na grupkach. Jak jest na grupkach? Bardzo dobrze. Niech pokaże wam legit, czeka na siebie. Najlepiej nawet zrobione na jakiejś grupie, bo robione na swoim profilu, a często znajomi jego piszą i może mieć na przykład 100 ludzi napisze mu, że jest legit, tak? Bo on pisze po znajomym, ej, napisz mi L, a potem robi skamy na 20, 30, 40 tysięcy i się zmywa. Kolejna rzecz jest taka, w której po prostu patrzycie sobie, ile dany item kosztuje. No, Bogo za 320 zł nie kupicie, to jest 10% wartości tego i temu. Nie kupicie tego. Kolejna rzecz, na którą patrzycie, to jest to, żeby nie płacić blikiem. Kolejna rzecz, na którą patrzycie, jest to, żeby osoba, która sprzedaje, wysłała wam zdjęcia z twoim tagiem, albo nie twoim tagiem, bo może nie chcieć, bo może ty jesteś oszustem, który chce później wykorzystać te zdjęcia. Niech wyśle wam zdjęcie z aktualną datą, na przykład na telefonie, na jakimś kartce, czy gdzieś tam, niech będzie tam aktualna data. Wczorajsza, dzisiejsza, następna, na przykład najlepiej jakby było to ta data w przód zrobiona. Na przykład dzisiaj jest 20, to nie będzie 21. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli nie możecie się z kimś, najlepiej umawiać się na meetup, ale meetup umawiać się w jakimś publicznym miejscu, galerii handlowej i tak dalej. Nie chodźcie gdzieś tam po jakichś dziwnych osiedlach, tak, to nie ma sensu. Kiedyś słyszałem, że ktoś dostał w mordę po prostu. Kolejna rzecz na OLX jest taka, że nie macie żadnej ochrony. Tam najlepiej to właśnie, jak mówię, meetup i tyle. Odpuścić sobie, jeżeli nie, ewentualnie jeśli znacie kogoś z danego miasta gdzieś, to on może podejść za was, ale uważajcie po prostu wysyłkę, bo tam wysyłacie pieniądze i mogą nam po prostu przepaść. Warto również sprawdzić, czy ktoś sprzedaje inne itemy, tak? Jakiś André sprzedaje wszystko. I czapki Gucci, i jakieś Givenchy, kolejne Gucci, kolejne Gucci, Yeezy, wszystko mega tanio. Zdjęcia po prostu są podjebane z neta, albo są zdjęcia, o ja pierdzielę, no kto się na to nabiera? Myślicie, że Gucci wypuściłoby coś takiego wyglądającego? No błagam was, nie, no please, no dajcie jakieś, ja pierdzielę, no to wygląda syf. Jeżeli ktoś myśli, że za 250 zł kupi oryginalne Gucci, to nie, chociaż za 250 zł, 300 zł da się kupić podróbki, których nie da rady odróżnić. Ale to inny film! O i tu mamy przykład zegarka Patek, który normalnie kosztuje 200 tysięcy zapewne, a tu za 230 zł. Cóż za styl! To co zauważyłem ostatnio na OLX-ach, już wam powiedziałem, to to, że zaczynają sprzedawać na OLX-ach Chińczyki, ludzie jakiś Turcji, nie wiadomo gdzie, skąd te podróbki, bezpośrednio po prostu, bo kiedyś było tak, że to Polacy robili pośrednikami, tak? Sprzedawali ci budzę za 4 stówy, a sami je brali od Chińczyka za 2 stówy i mi zarabiają tym 200 zł. Kolosalne pieniądze na tym były, na pośrednictwie. W tym momencie jak Chińczycy sami sprzedają już, tak? Piszą właśnie tą łamaną polszczyzną, mają te wszystkie rzeczy. Uważajcie na to po prostu. Najlepiej w ogóle nie kupować na OLX, dlatego że deale na OLX na rzeczy typu Gucci, typu Louis, typu jakieś streetwearowe konkretnie itemy, to już w ogóle nie występują. Trzeba sobie jeszcze pomyśleć o tym, że w Polsce nie za bardzo kiedy miał powstać rynek używanych rzeczy high-endowych na przykład, dlatego że Polska, no ludzi tutaj nie stać na ten high-end, tak? Jak na przykład za granicą, gdzie dla nich 1800 euro na torebkę jest tak jak dla nas 1800 zł i mniej więcej no przelicznik jest, jeżeli chodzi o te dobra, podobny, to tam jest łatwiej im to wydać i tam ludzie klasy średniej kupują sobie tak torebki Gucci, paski Gucci, a później po prostu sprzedają. U nas to nie jest aż tak popularne, dlatego później jak widzicie na OLX-ach jakieś dziwne paski Gucci, lekko używane, coś tam i ktoś nie jest zbytnio na grupkach, ma jeszcze jakieś dużo innych rzeczy high-endowych i to sprzedaje no dużo taniej, na przykład 50%. Uważajcie, czerwona lampka, bo teraz dużo się zrobiło tych szafiar, takich szafa jakiejś Marysi, szafa Dosi, szafa Angeli. Zobaczcie sobie na Facebooku, tego jest strasznie dużo i baby to kupują, typu paski Gucci za 50 zł. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie mi na dole, co sądzicie o fejkach na OLX. Czy się natknęliście kiedyś, no na pewno się natknęliście, ale czy się nacięliście na tym? Czy kiedyś obejrzeliście jakiś mój film o innych fejkach i nie nacisnęliście kup teraz, żeby kupić na jakimś podrobionym sklepie? Napiszcie mi wszystko, co macie, co myślicie o fejkach, jakie macie doświadczenia z fejkami, a już się z wami żegnam. W następnym odcinku poruszymy również temat fejków na Allegro, gdyż tam to jest inna sprawa trochę.